Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. I jak tam, moi drodzy, po 11 listopada? Wypoczęci? Miałam robić czytanie wczoraj, ale wczoraj miałam dwa indywidualne, więc już po prostu byłam tak wypruta, że nie dałam rady, ale dzisiaj robimy. Jutro też będzie jedno. Jutro będzie dla singli, a dzisiaj jeszcze dla odgrzewanych kotletów, dla staroci. Oczywiście żartuję, bo niektórzy mogą się obruszyć. I dzisiaj mamy takie czytanie, jego, jej najskrytsze myśli. Chociaż to wcale nie musi być stary kotlet, prawda? Jego, jej najskrytsze myśli to może być ktoś nowo poznany. Przecież. Dobra, ale jutro tak pod kątem rzeczywiście osób, które w ogóle... Tam już nic z przeszłości na nich nie wisi. Dobra, ale to na razie jeszcze to, co dzisiaj. I tutaj karty mam już wylosowane. 10 będę pewnie dolosowywać. Jedynka to jest... Czy ja coś chciałam jeszcze powiedzieć? Chyba na razie nie. Delfin, Shoot, Akit. Dwójka, Eagle. Zoizet. A, miałam pokazywać kamienie. Dobra, bo się znowu zapomniałam. To jeszcze raz. Dolphin, Shoot, Akit. 1. Dwójka, Eagle. Zoizet. I trójka, moi drodzy. Sea Serpent, Kalcet, Szmaragdowy. Jego, jej najskrytsze myśli, uczucia aktualnie. Najskrytsze, nie myśli, sorry, bo się pomyliłam. Jego, jej najskrytsze uczucia i pragnienia, tak to miało być, okej. Bo chyba przeinaczyłam, dobrze. Jak trzeba więcej, zatrzymujcie, ja odkładam 3 i 2. I witam bardzo serdecznie układ numer 1, Delfin. Pokojowe rozwiązanie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągniesz więcej miłości. Kochaj najpierw siebie. Sik. Widać odbicie lustrzane. Eremita. Choose love. You always have choice. Make yours with love. No i jakieś sporo negatywności jeszcze w tej osobie. Być może też między wami coś się tutaj podziało, albo w życiu tej osoby. Bo ta osoba jeszcze jakąś negatywność w sobie nosi. My home is my castle. Właśnie, może tu być jakiś bagaż doświadczeń w tym, u tej osoby. Trudnych. Transformację przechodzi Dagas. Wyrocznia wizji 34. Mamy jakiś aspekt uwolnienia od... Może od jakiejś przeszłości właśnie. Bo tu jest ten bagaż, więc prawdopodobnie ta osoba ma jakiś przeszły bagaż do uwolnienia. Go to the distance. Venom. I tree. No i tutaj możecie mieć karmę w tym tree. Natomiast tree może chodzić też o zakorzenienie, zobaczymy. Podwyższy statyw. I jedziemy od razu, będziemy dolosowywać sobie. Pokojowe rozwiązanie, tak? Jego, jej najskrytsze pragnienia. Pogodzić się z wami. Pokojowe rozwiązanie. A tam zaraz jest kochaj najpierw siebie. To albo jest o was, albo o tej osobie. Możliwe, że obydwojga, bo tutaj są te dwa ptaki i tu macie powinowactwo duchowe. To tak jak czujecie, bo to jest czytanie ogólne, prawda? Energie mogą działać tutaj we wszystkie strony, więc kochaj najpierw siebie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągniesz więcej miłości. To może być o tej osobie, to może być o was. Że tutaj jest kwestia miłości własnej. Możemy przyjąć, że chodzi o tą osobę, że ta osoba potrzebuje pokochać siebie. Tutaj też jest jakaś negatywność. Choose love. You always have choice. Make yours with love.
Może chodzić o to, że ta osoba ma sporo lęku, może chodzić o to, bo tu jest ten bagaż, że ta osoba ma jakieś doświadczenia z przeszłości, które ją obciążają. Dobrze. Tutaj mamy jakiś aspekt uwolnienia i go to the distance, pokonanie odległości, czy zmniejszenie jakiejś odległości, pokojowe rozwiązanie. Kochaj najpierw siebie. Tak, jego, jej najskrytsze pragnienia, pokojowe rozwiązanie, sprawiedliwość, pogodzić się z wami i przywrócić równowagę w waszej relacji. Ta osoba od uczuć do was się nie uwolniła, emocjonalnie jest z wami powiązana, tylko dla tej osoby jest potrzeba uwolnienia lęku. Aktualnie jest jakaś separacja, ta osoba jeszcze tego lęku nie uwolniła, ta osoba dla was pasję ma, król buław, ale ma problem z okazywaniem uczuć. Możliwe, że ta osoba potrzebuje pokochać siebie i jest jakaś niedojrzałość w tej osobie, jest tutaj dojrzała decyzja do podjęcia, ta osoba jej nie podejmuje i chodzi tutaj o chęć dominacji tej osoby, piątka mieczy, co wynika z jakichś lęków. Mogą być tutaj też jakieś trudne doświadczenia tej osoby. Chciałaby ta osoba pokonać tą nieufność, giermek mieczy w odwrocie. I aktualnie ta osoba przywraca się do równowagi, król monet. Myślę, że też najskrytszym pragnieniem tej osoby w król monet jest być z wami. Natomiast tutaj dla mnie przede wszystkim to jest transformacja tej osoby, czyli uwalnianie lęków. Jest ta osoba w procesie transformacji, dojrzewania właśnie król monet, uziemiania się. Ale widać, że jest to transformacja w toku, jeszcze niezakończona. Tutaj chodzi o uwolnienie lęku. Najskrytszym pragnieniem tej osoby też jest uwolnić ten lęk. Jeszcze ta osoba tego lęku nie uwolniła. Tree. Tak, wyjście z kryzysu. Pragnieniem tej osoby najskrytszym jest wyjście z kryzysu, który jest w waszej relacji. Czego dotyczy ten kryzys? Czy tu chodzi o relacje, czy o finanse? Aha, no nie, no to tutaj po prostu jakieś poczucie winy ma ta osoba. Jakieś poczucie winy ma ta osoba, tu jakieś mleko się wylało i powstał kryzys. I no widać tą naprawę, pokojowe rozwiązanie. Ta osoba coś narozrabiała, coś tu się podziało. Możliwe, że ta osoba, moi drodzy, tutaj manipulowała, czy dominowała, czy po prostu w tej piątce mieczy za bardzo uciekała do głowy i tam toczyła swoje wojny. Tu chodzi o uwolnienie lęku dla tej osoby i ta osoba potrzebuje zachować się spontanicznie, go to the distance, żeby ten dystans między wami zmniejszyć i podjąć ryzyko. Więc też najskrytszym pragnieniem tej osoby jest podjąć ryzyko. A jeżeli chodzi o to uwolnienie tutaj, wyrocznie wizji, bo tutaj jest ten aspekt uwolnienia w 34, no to chodzi o lęk. Jeszcze on jest nieuwolniony, więc prawdopodobnie dopiero jak ta osoba uwolni ten lęk, to moi drodzy, wtedy może zaryzykuje, zachowa się spontanicznie, bo chciałaby, to jest jej pragnieniem. Coś dodatkowo byśmy sobie dolosowali z uczuć, co ta osoba czuje w tej sytuacji do was aktualnie. Co ta osoba czuje? Jeszcze sobie odłożę tu jedną talię. Potrzebnie mi tutaj.
co ta osoba czuje w tej sytuacji. Jeżeli czujecie, że to kochaj najpierw siebie też jest do was, możliwe, że to do was obydwojga. No, silne emocje czuję, związek jest dynamiczny, silne emocje, tylko są one tłamszone. To jest król buław i w sile. I tutaj są jakieś wielkie pragnienia, oczekiwania w świecie i jest król monet, królowa monet, czyli to jest wasze odbicie lustrzane i no, widzi ta osoba was jako osobę do stabilizacji, do bycia razem. Tylko ta osoba potrzebuje uwolnić lęk. Ojcz, 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 ojcz. Trójka mieczy, no jakaś silna trauma jest. Tutaj też mogło tutaj mogło dojść do zdrady, tak. Tu chodzi o podświadomy lęk tutaj. Cesarzowa w odwrocie, arcykapłanka po prostu. Jakiś podświadomy lęk. To może być lęk przed bliskością u tej osoby, lęk przed odrzuceniem, takie rzeczy. Także aktualnie się ta osoba dość chłodno zachowuje, ale tutaj pragnienia ma, oczekiwania ma i powoli się mobilizuje, tak. Powoli się mobilizuje. Jest konieczność też powiedzenia prawdy w tym asie mieczy, że ta osoba albo... O jaką prawdę chodzi? No tak, dobra. No ma ta osoba te uczucia dla was. Tak naprawdę ma je, król kielichów, tylko je blokuje. Także tu chodzi o jakiś lęk przed bliskością, może być też ego przeszkodą. I... Też chciałaby tutaj ta osoba przyspieszyć może ten proces uwalniania lęków, ale nie za bardzo chyba może, bo wszystko ma swój czas. Także tutaj przede wszystkim podświadomy lęk jest jeszcze przeszkodą i w wyniku tego podświadomego lęku chęć dominacji, piątka mieczy, bądź jakaś taka nadmierna tendencja do uciekania do głowy. Także co ta osoba czuje, ma dla was uczucia król kielichów, ale jest konieczność powiedzenia prawdy o tych uczuciach i oczekiwaniach. Przejdziemy sobie teraz do wiadomości. Czwórka, o, kurde, flaczek. Czwórka buław na spodzie, także pragnieniem tej osoby jest być z wami. Tutaj też może być taka informacja, że w tej czwórce buław to jest wasz bliźniaczy płomień i wtedy w waszej relacji by chodziło o naprawienie relacji samemu ze sobą, ze swoim duchowym aspektem. I o miłość bezwarunkową, jeżeli to jest bliźniaczy płomień, bo tu widać to powinowactwo duchowe w eremicie, więc możliwe, że tak jest. No i wyszła królowa monet i król monet, to tak jakby to było wasze odbicie lustrzane. To tutaj w waszej relacji by chodziło o uwolnienie lęku i, moi drodzy, miłość bezwarunkową. Dobrze, zobaczymy, co jest w wiadomościach. Także pragnieniem tej osoby jest być z wami. Ta osoba ma dla was uczucia, tylko chodzi o uwolnienie lęku. I możliwe, że ta osoba zachowa się spontanicznie w głupcu, jeżeli ten lęk uwolni, tak? Sam delfin, karta wyjściowa, mówi o odpuszczeniu lęku i kontroli. I myślę, że też optymizm. Bo tam na tym delfinie mamy żółty, różowy, więc jak najbardziej bezwarunkowa miłość, czakra splotu, czyli pewność siebie, kochaj najpierw siebie. Ta osoba potrzebuje jeszcze samoocenę sobie podrasować i jeszcze sporo negatywności. Być może tej osobie się coś przydarzyło w życiu trudnego i jeszcze ta osoba rozgrzebuje jakieś stare śmieci czy stare tematy w Choose Love. Także tutaj... Ogólnie byłby wybór między miłością a lękiem w tej całej sytuacji, bo ta miłość tu jest król kielichów. Dobrze, zobaczymy. Co ona chce ci powiedzieć? Uwielbiam przebywać w twoim towarzystwie. Dzięki tobie staje się lepszy, dziękuję. Nauka, rozwój. Jestem o ciebie zazdrosny. No właśnie, kochaj najpierw siebie. Czyli to, że ta osoba jest zazdrosna, to jest jakiś lęk przed odrzuceniem najprawdopodobniej. Plus brak wiary w siebie.
Wszystko, co mi powiedziałaś, wziąłem sobie głęboko do serca. Próbuję pokonać swoje lęki. Tak, tu o lęk chodzi. Ciepło twojego serca jest magiczne. Królowa Monet, to możecie być wy. Marzę o tobie każdego dnia. Ukrywam swoje uczucia przed tobą. Dlatego jest ten as mieczy, że jest konieczność powiedzenia prawdy. Jeszcze nie wszystko jest stracone. Jeszcze ta osoba ma nadzieję na naprawę sytuacji. Tak, i tutaj wychodzi lęk przed bliskością. Tak, bo to już w kartach. To jest w tej wiadomości ewidentnie. Wiem, że mogłabyś mnie uczynić człowiekiem najszczęśliwszym na ziemi, ale przeraża mnie myśl, że mógłby zrobić tak samo. To jest ewidentnie lęk przed bliskością i tutaj myślę, że też lęk przed odrzuceniem. Karma. Czuję, że wszechświat karze mnie za to, jak cię traktowałem. Tak, tu jakieś było niefajne traktowanie, jest chęć naprawy sytuacji. Brakuje mi twojej bliskości, a jednocześnie lęk przed bliskością. Wszystko, co robię, przypomina mi o tobie. Szczęście jest moim priorytetem. Uznałem, że to koniec, bo prawdopodobnie zakończyliście sytuację. Uwielbię twoją doskonałość, świat, tak? Dla tej osoby jesteście ideałem. Niezdrowy potrzebuje pomocy, za dużo lęku. Nie ma wystarczających zasobów być osobą, na jaką zasługujesz, dlatego jest kochaj najpierw siebie, tak? Że ta osoba potrzebuje pokochać siebie, uwierzyć w siebie. Jestem przerażony, to już nawet nie lęk, przerażenie. Jestem przerażony w tej sytuacji. Nie reaguję, gdy inni mówią o tobie, udaję niewzruszonego. To jest i lęk przed odrzuceniem, to udawanie i ego silne. Piątka mieczy, troszkę wam przybliżę, bo... Albo może nie. Sami możecie przybliżyć, trochę pokontemplujcie. Ja zajrzę do tego Venom. Jestem ciekawa, co tam w tym Venom jest. Zajrzę czy nie zajrzę, o ile ja to mam. Ile ja to mam? Gdzieś powinnam to chyba mieć, ale gdzie? Aha, tu, dobra. Na tym Venom jest giermek mieczy w odwrocie, czyli po prostu to też chodzi właśnie o tą nieszczerość, że pragnieniem tej osoby jest zachować się szczerze, tak? Być szczerym, jeśli chodzi o swoje uczucia. Giermek mieczy w odwrocie. Wyjść z nieufności i też możliwe w tym giermku mieczy, że ta osoba was raniła słowami, była złośliwa. Czuję, że wszechświat karze mnie za to, jak cię traktowałem. Venom. Czy znajdę tak szybko? Nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł w ogóle, bo to jest trochę strata czasu, szukanie tych, ale jak już otworzyłam Venom 191. Może nie strata czasu, się okaże. When dark. Unwillingness to find a solution or forgive. When light. Self-realization through suffering. Jest to też aspekt jakiegoś cierpienia. Jest tu też aspekt jakiegoś cierpienia tej osoby i poprzez to cierpienie też ta osoba się tutaj samoświadomość uczy, nauki, bo tu gdzieś były o tych naukach, tak? Dzięki tobie staje się lepszy, tak, że tutaj macie nauki ze sobą i jakaś trauma się tej osobie tutaj aktywowała, niezdrowy, potrzebuje pomocy i dzięki temu ta osoba uczy się samoświadomości, znaczy może tak, jej samoświadomość wzrasta poprzez te trudne doświadczenia tutaj. Ponieważ jest też unwillingness to find a solution or forgive, to może być też tak, że ta osoba nie wie, jakie rozwiązanie tutaj znaleźć
I z waszej strony prawdopodobnie chodzi o wybaczenie, prawda? Karma czuje, że wszechświat karze mnie za to, jak cię traktowałem, więc wy tutaj potrzebowalibyście wybaczyć tej osobie. No może być jakieś takie poczucie dezorientacji jeszcze w tej osobie i takie właśnie nie do końca ta osoba wie, co robić, tak? Nie zachowuje się na pewno spontanicznie. Ale widać, że naprawy chce. Możemy zobaczyć jeszcze w charmsach, co ta osoba czuje, czego pragnie w charmsach. Tak, mamy aspekt bratniej duszy lub bliźniaczego płomienia. The love between mother, daughter, forever, czyli mamy ten aspekt, widać? The love between mother, daughter, forever. Mamy ten aspekt nierozerwalności waszej relacji. No chcę tego pokoju. Pokojowe rozwiązanie i pacyfa wyszła, prawda? Czyli chcę tego pokoju między wami. Uzdrowienia, uspokojenia właśnie. Większego luzu też, tak? W kocie. Uzdrowienia, uspokojenia właśnie. Naprawy sytuacji. Inspirujecie ją do zmian, inspire, dzięki tobie staje się lepszy, dziękuję. Transformację przechodzi w dogazie, o reklama się włączyła. Transformację przechodzi w dogazie. Oj. Mała pauza. Dobrze. Transformację przechodzi, tu był Dagas, mamy kartę transformacji, jest w procesie transformacji, przebudza się niedźwiedź, czyli właśnie ta sama świadomość w Venomie, przebudzenie, rozwój świadomości, uzdrowienie emocjonalne, koniczyna, ta koniczyna też przy okazji mówi, no też ona mówi o uwolnieniu lęku, i ta osoba potrzebuje właśnie więcej nadziei wykrzesać, optymizm. Dwa klucze, naprawa, tu jest dużo o naprawie. Chce naprawić sytuację. Kwiat potrzebuje jednak odwagi, żeby naprawić sytuację, czyli potrzebuje pokonać lęk. A w kluczu może próbuje znaleźć właśnie rozwiązanie. To tak wygląda, jakby próbowała znaleźć rozwiązanie. A w kluczu... Tak. Pragnieniem tej osoby jest komunikacja z wami, podjęcie działań, tylko ono właśnie. Wyjście z energii rycerza mieczy, czyli działania na oślep. Tutaj jest jakieś też tendencji właśnie do ranienia słowami, kłótliwości. Prawdopodobnie ta osoba wcześniej nie wiedziała, czego od was chce. Albo działała na oślep, czyli pod wpływem emocji. Czyli właśnie ta samoświadomość, tak? Rozwój świadomości następuje w tej osobie dzięki tej relacji. To są te nauki. Moi drodzy, dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Ta osoba chce tutaj naprawiać sytuację. Bardzo dużo o tej naprawie tu wyszło, no to nie wiem, czy będziecie jej dawać szansę, czy nie. To od was zależy. Dajcie znać, jak macie ochotę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No jakiś zwrot karmiczny, tak? Jakiś zwrot karmiczny. Tutaj ta osoba otrzymała, co się tam nie udało, nie udaje. Jak to mówią, nic w przyrodzie nie ginie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymam kciuki za was, za tą osobę, za waszą relację. Wszystkiego dobrego i do następnego razu, czyli do jutra.
I witam bardzo serdecznie układ numer 2. Strasznie się marszczy tam. Co to jest? Obróz to się nazywa. Eagle. Zo i Z. Patrzymy, co u waszej osoby. Pomoc, jakąś ta osoba otrzymuje wyrocznie wizji 49. Albo się zwraca do pomoc do góry, albo się zwraca do innych osób o pomoc, czy jakąś pomoc bezwarunkową otrzymuje. To też może być pomoc bezwarunkowa dla tej osoby w tej sytuacji. Miracles and blessing, tak. Ta relacja z wami to dla osoby tej... dla osoby tej... niech będzie... Ta relacja z wami to dla tej osoby podarunek, dar od losu, szansa na błogosławieństwo, szansa na uzdrowienie, może przemianę. Liczy ta osoba tutaj na jakiś sukces, podbój, triumf, szóstka buław, belief and succeed. Dawanie innym znać, jak tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby innym osobom, wasza więź się umocni. Prawdopodobnie ta osoba wam nie powiedziała o swoich najskrytszych potrzebach, może uczuciach. Sukces dwa razy. Sukces. Czyli jakiś postępów ona tutaj chce. Albo to jest jakiś jej osobisty postęp. Tu wypadło. Garden. Aha, chciałaby z wami gdzieś spędzić czas. Na jakiejś imprezie, gdzieś tam na zewnątrz. I dużo tego dużo tutaj w jedynce był aspekt silnie naprawy sytuacji, a tu jest aspekt triumfu, bo mamy tak, Wunio jest kartą triumfu, szóstka buław jest kartą triumfu i jest ten sukces, czyli jakiegoś tutaj chce triumfu ta osoba pragnie. Zobaczymy, o co chodzi. Red Garden. I co ciekawe, Garden dwa razy. Red Garden, Garden. Ogród, czerwony ogród. Ta karta mówi o pięknie, harmonii, spontaniczności, naturalności. Dawanie innym znać. A tu jest sztywność, prawda? Brak naturalności. Więc... też podobnie jak w jeden, prawdopodobnie chodzi o spontaniczność tej osoby, że ta osoba pragnie się zachować spontanicznie, ale może coś się blokuje, tak? I happy, happy. Dużo takich radosnych kart. Tutaj. Szczęście. Co ta osoba czuje? Szczęście, tak? Happy, happy. The crown. Krom potem sobie też zajrzę, bo w jedynce zaglądałam do... To jest, jak to się nazywa? Archetypy. To potem też zajrzę. Tak położymy, żeby wszystko było widać. W miarę. Dobra, dolosujmy sobie coś. Tak, że ta relacja z wami to dla tej osoby dar, szansa na może właśnie odblokowanie jakiejś radości życiowej. Mamy ten aspekt rozłożonych skrzydeł, bo sam eagle, prawda? Rozłożone skrzydła i wunio też, jakiś triumf. To może być jakiś rodzaj przebudzenia dla tej osoby i jakieś pomocne dłonie, jakąś pomoc ta osoba otrzymuje, być może z góry bezwarunkową, być może ta osoba się zwróciła o pomoc do innych osób, ale tu może być pomoc właśnie bezwarunkowa z góry, miracles and blessing, dar i dwa razy ten ogród, garden, red garden, no. Także dużo takiej radości widać. Prawdopodobnie ta osoba otrzymuje tą pomoc i jest w procesie rozwijania tych skrzydeł. Triumf, jest to karta triumfu. Triumf, triumf, triumf. To też jest niesamowite, bo nawet tutaj ten anioł ma te skrzydła rozłożone. No to może być jakieś właśnie uwalnianie się, podobnie jak w jeden aspekt uwolnienia się, radości.
Dobra. Tak, tutaj chodzi o uwalnianie lęków, podobnie jak jeden. Macie nauki karmiczne też jak w jeden. Ta osoba wychodzi z traumy. To jest jeszcze jedynka była. Dobra, trzeba odłożyć. Się zaplątało. Ta osoba wychodzi z jakiejś traumy silnej. Tutaj macie nauki. To jest dar, tak? Trójka mieczy. Dla tej osoby to jest dar. Wychodzi z jakiejś traumy, wychodzi z jakichś lęków, przywraca się do równowagi, uziemia się. Cesarzowa, nadawanie innym znać. Po prostu jakiś podświadomy lęk blokuje tą osobę przed okazaniem uczuć i dużo pasji ta osoba dla was ma, namiętności, a z buław. Ale być może ona nie jest taka otwarta. No, emocjonalnie ogólnie, tak? Widać namiętność tej osoby, a z buław, tylko że i silne przyciąganie cesarzowa do was, natomiast ta osoba udaje, że tego nie ma. Udaje, że tego nie ma. Happy, happy. Tu jeszcze jakieś przeszkody są. Jeszcze ta osoba potrzebuje zadbać o swój wewnętrzny ogród też. Ten garden to też może serce reprezentować, że ta osoba potrzebuje czakrę serca odblokować. Tak, bo brak równowagi dwa razy. Brak równowagi, nie podejmuje działań, ale to jest brak równowagi wewnętrznej w tej osobie. Chodzi o to, że tak, jest ta pasja dla was silna, tak? A z buław cesarzowa, o tym wam ta osoba otwarcie nie mówi. I to powoduje brak równowagi, bo tu ją blokuje jakiś lęk, ale jeżeli chodzi o ten lęk, lęk niezdecydowanie, silna trauma, bądź ta osoba została zdradzona, też może być. Trójka mieczy. Co ja chcę powiedzieć teraz? Że te lęki, że ta osoba, jeżeli chodzi o to swoje niezdecydowanie, czy lęki, uzyskuje pomoc. Czy to konkretną pomoc od innych ludzi? Raczej bym powiedziała, że pomoc z góry. Bezwarunkową tutaj w tych gołębiach. A tu co za przeszkody na drodze do szczęścia? Happy, happy. Bo inicjatywy ona nie przejmuje. Aha, kontrolowanie uczuć. Czyli tu problem lęki, kontrola. Ale silne uczucia, emocje są, tylko po prostu ta osoba udaje, że ich nie ma. Natomiast ona ma tutaj nadzieję na podbój czy jakiś sukces. Triumf. Czego dotyczy ten triumf? Dla tych, którzy uważają, że ta osoba zachowywała się nieodpowiedzialnie, to ta osoba pracuje nad sobą i w tym sensie ten triumf. Może być również taka opcja, że ta osoba uciekła w pracę, zajmuje się pracą i nie ryzykuje tej relacji z wami, czy nie ryzykuje żadnych działań, ale miałaby ochotę. Znaczy widać też tak jak w jeden, że tutaj jest brak spontaniczności, kontrolowanie uczuć, mimo tej pasji silnej, a z buław. Natomiast transformuje ta osoba swoją traumę. Tutaj też oczywiście coś przykrego mogło jej się zdarzyć. Niekoniecznie w dzieciństwie, na innych etapach, w trójce mieczy, pod to można dużo rzeczy podpiąć. Sukces tutaj. Rozwinięcie skrzydeł, tak? Właśnie tutaj ten dużo tych skrzydeł. Tu skrzydła, tu eagle. Prawdopodobnie, podobnie jak w jeden, chodzi o uwalnianie lęku. Tak, uwalnianie lęków, przemiany duchowe. Sukces w tym sensie, że ta osoba jest w progresie, przechodzi przemianę duchową w ósemce kielichów. Raczej wylewna uczuciowo to ona nie jest, prawda? Dawanie innym znać, ale przemiana, jest w trakcie przemian. To polega na uwalnianiu lęków. I w tym sensie sukces, że jest w progresie, że robi postępy.
Red Garden. I pragnieniem jest zachować się naturalnie, ale spontanicznie, ale jeszcze się nie zachowuje. Aha. O. Myślę, że ten Red Garden też mówi o uziemianiu się tej osoby, o przywracaniu się powolnym do równowagi. Tej osobie też się marzy stabilizacja. Tylko, że na tym jest królowa mieczy, czyli znowu ta kontrola, siła. Czyli ta u tej osoby jeszcze dominuje trzeźwość, logika. I ta osoba jeszcze trzyma tą gardę tutaj, tak? Możliwe, że została zdradzona, możliwe, że tu jakaś trauma pokutuje z dzieciństwa. Tu różnie czytanie ogólne we Crown. No chciałaby wam te uczucia okazać. Też aktualnie ta osoba uczy się. Jest w procesie nauki, podobnie jak w jeden właśnie. Nauka, przemiany duchowe. Gdzieś tam wewnętrznie ta osoba was wspiera, chciałaby te uczucia wam okazać. Chciałaby z tego powstrzymywania się wyjść. Zajrzymy sobie, bo tutaj rycerz kielichów to marzycielstwo i powstrzymywanie uczuć. Marzenia ma, uczucia ma, pasje ma. Tylko ta trójka mieczy, tak? Ta trójka mieczy to też jest nauka tutaj dla niej. Dodatkowo. Także tu lęki, kontrola jest problemem, podobnie jak w jeden. Ale jest ta osoba w procesie przemian. Także może kiedyś zachowa się spontanicznie. Zajrzymy sobie do tego Crown. Rycerz kielichów, odwrocie, giermek monet. Jeszcze brak równowagi. Jeszcze jest brak równowagi. Też myślę, że prawdopodobnie pragnieniem tej osoby jest z wami gdzieś spędzić czas. Czy na łonie przyrody, czy gdzieś tam właśnie w ogrodzie, czy gdzieś tam na zewnątrz. Też może być w tym gardenie, chociaż w kontekście tych dwóch kart bardziej chodzi o odblokowanie czakry serca i zachowanie się spontaniczne. Dobrze, wykrą. We Crown szukamy, szukamy, szukamy. We Crown jest 87. When light, magic, clairvoyant, psychic, intuitive, wise. When dark, vindicative, bitter, isolated, ostracized. Trójka mieczy. Może być jakieś zgorzknienie w tej osobie. Jest ta królowa mieczy, bo królowa mieczy to osoba, która dużo przeszła, tak? Jest trójka mieczy. I z natury jest ta osoba opiekuńcza, królowa monet, troskliwa. I to jest też taka osoba stateczna, stabilna, tak? Królowa monet, która stateczności szuka. Ale na tym jest królowa mieczy i trójka mieczy, więc po prostu jest jakieś zgorzknienie w tej osobie. Jest jakieś trudne doświadczenie, cokolwiek to jest w tej trójce mieczy, co blokuje tą osobę. Dlatego ta osoba o swoich pragnieniach wam nie powiedziała, jak tylko ujawnisz swoje ale te najskrytszym pragnieniem jest ta namiętność tutaj, as buław. Możliwe, że coś więcej w królowej monet. Myślę, że tu chodzi ten aspekt dark, że ta osoba powstrzymywała te uczucia w rycerzu kielichów, mimo iż marzyła o was, z powodu jakichś trudnych doświadczeń w tej trójce mieczy. Dlatego jeszcze tą gardę trzyma, chociaż z natury jest to właśnie osoba troskliwa, opiekuńcza i taka stabilna. Rycerz monet, królowa monet, czyli to jest osoba, która jest dość też przyziemna. Znaczy, tak naprawdę w tej królowej monet i w rycerzu monet chodzi o przywracanie się do równowagi wewnętrznej. Aktualnie to są te przemiany, czyli ta osoba ten lęk uwalnia, ale może to być taka osoba też stateczna, raczej przyziemna.
No i która ogólnie ma trudności w okazywaniu tych uczuć. Isolated, ostracized. Może mieć tendencję do izolacji i może w jakiś sposób ostracized. Czuć się pokrzywdzona ta osoba, tak? W tej trójce mieczy. Ta osoba może być również matką w tej królowej monet. Czy mieć dużo w sobie takich matczynych, właśnie opiekuńczość, takie cechy, tak? Królowej monet. Niezależnie, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Przepraszam, reklama. Dobra. Na szczęście zniknęła. Tak, tu jest też aspekt tego cierpienia. Podobnie było w jeden, że jeszcze jakieś cierpienie tu pokotuje w tej trójce mieczy. Jest sporo sekretów, które ta osoba właśnie. No, tym sekretem jest to, że tą pasję dla was ma, azbuław, namiętność. Awaken the crown is dangerous, rich, unapologetic magic. Jeżeli by przyjąć na przykład w aspekcie light, to może mieć ta osoba poczucie wyjątkowości, magiczności. Wy albo ta osoba tu możecie mieć jakieś intuicyjne sygnały, psychic. Może tu być jasnowidzenie. Mogą docierać do tej osoby jakieś znaki telepatyczne, intuicyjne. Na ile jednak świadomie ona je przyjmuje, może być jej trudno, jak jest rycerz monet, królowa monet, jeżeli to jest taka osoba dość przyziemna, to może jej być trudno te znaki odczytywać. Trudno powiedzieć, tak? Tu jest ogólne czytanie, więc dużo jest w sferze domysłów. Może tak, może nie. Weźmy sobie jeszcze talię inną i co ta osoba czuje? Weźmy sobie jeszcze inną talię. Co ta osoba czuje, pragnie? No, pragnie namiętności, pragnie zachować się naturalnie. Możliwe, że w królowej monet pragnie coś więcej, jakiejś stabilizacji. No, raczej jest to osoba. Opiekuńcza, tak? Troskliwa z natury, tylko tutaj ta garda. Co czuje, czego pragnie. Tam już wcześniej ta królowa buław się pokazała, więc możliwa też zazdrość, zaborczość tej osoby lub tendencja do dominacji. Królowa buław w odwrocie. Może być też jakiś aspekt niewierności tutaj, który pokutuje. Trójka mieczy, królowa buław w odwrocie. A tu lęk chodzi, dobrze, więc jeżeli ta osoba miała jeżeli ta osoba miała tendencję do dominacji, to wynikało z lęku. Właśnie ten aspekt pokrzywdzenia, który wyszedł tu we Crown, że być może ta osoba padła ofiarą kogoś, czegoś, trójka mieczy, jakiejś trudnej sytuacji. Być może ta osoba potrzebuje właśnie z tego pokrzywdzenia wyjść, z tej roli ofiary tutaj. Tak. Na pewno chodzi o lęk ogólnie rzecz biorąc. Dwójka kielichów w odwrocie oznacza, że się nie spotykacie. Ta osoba też jest rozczarowana. No i tak naprawdę chciałaby ta osoba z tej głowy wyjść. Siódemka mieczy, uniki, tak? Ta osoba ma tendencję do uników. Unikanie. Uniki, królowa kielichów w odwrocie, brak zaufania, niezdecydowanie. Czyli tak, albo coś między wami się wydarzyło, że ta osoba nie ma zaufania, albo właśnie coś trudnego w życiu tej osoby się wydarzyło, bo jest aspekt braku zaufania. Ta osoba mogła, nie wiem, czy was straciła, czy kogoś innego straciła, czy coś cennego straciła. Jest ten aspekt niezdecydowania i dezorientacji uczuciowej, więc potrzebuje ta osoba po prostu tą gardę
opuścić, ale jej pragnieniem no, jest ta namiętność tutaj, tak? W asie buław. To może być też nowy początek, ale ponieważ ten as buław jest najskrytsze potrzeby, no to jest ta pasja dla was tylko po prostu. Tylko po prostu jeszcze ta trauma pokutuje, cokolwiek to jest. I z tego pokrzywdzenia ta osoba potrzebuje wyjść, ale już jest w drodze sukces. Już te skrzydła powoli rozwija eagle. Już te lęki powoli uwalnia i przywraca się do równowagi, ale pełnej równowagi jeszcze nie ma. I teraz, moi drodzy, także jeszcze niezdecydowanie czuję, tak? No to wynika po prostu, ta osoba kogoś straciła, albo do was straciła zaufanie, albo straciła w ogóle zaufanie w sprawy miłosne. I ten aspekt zgorzknienia też jest w królowej kielichu w odwrocie i ten aspekt zgorzknienia był również the crown. Także lekcja z wami dla tej osoby to też jest wyjście z tej roli ofiary, z tego pokrzywdzenia i odzyskanie radości życia, tak? Odzyskanie radości życia. I co teraz, moi drodzy? Wiadomości. Wiadomości, newsy, tak? Wiadomości i pogoda. Wiadomości i prognoza pogody. Dobrze. Więc jaka jest pogoda? Brakuje mi twojego dotyku i miłości. Czyli z jednej strony brakuje, tam jest ten as buław, z drugiej strony lęk przed tym. Przepraszam za to, co ci zrobiłem. Zrobiłam, jest mi bardzo przykre. Jakieś poczucie winy ta osoba ma. Ale co ona wam zrobiła, to już wy wiecie. Wszystko, co mi powiedziałeś, powiedziałaś, wzięłam sobie, wzięłam. Dobra, już przyjmijmy jedną płeć. Wszystko, co mi powiedziałaś, wziąłem sobie głęboko do serca. Wszystko, co mi powiedziałeś. Bo to się można zamotać z tymi końcówkami. Zbyt wiele się dzieje obecnie w moim życiu, cokolwiek to jest. Sprawy różne. Musimy najpierw pokochać siebie tak mocno, jak kochamy się wzajemnie. Co ciekawe, w układzie numer jeden było kochaj najpierw siebie. I tam był ten aspekt, że tamta osoba potrzebowała pokochać siebie i tu też to wychodzi dla tej osoby. Ale to też jakby dla was też, tak? Że musimy najpierw pokochać siebie. To tak jakbyście mieli odbicie lustrzane, dwójka kielichów. Macie odbicie lustrzane z tą osobą i to jest w odwrocie. Czyli jeszcze nie jesteście razem, czyli dla was to jest lekcja miłości własnej też tej trójce mieczy. Ten gift, tak? Czyli to jest lekcja miłości własnej, wyjścia z pokrzywdzenia, roli ofiary i odzyskania radości życia w związku z tym. Czuję nienawiść, nie potrafię sobie wybaczyć, przepraszam za to, co zrobiłem, jest mi bardzo przykro, więc coś ta osoba tutaj, czegoś ona sobie nie może wybaczyć i jest zła na siebie i albo chodzi o was, albo coś jeszcze jest z przeszłości, czego ona sobie nie potrafi wybaczyć. Im bardziej cię odpycham, tym bardziej tęsknię w sercu, wiem, że należymy do siebie. Łatwiej teraz być w oddaleniu, niż stracić cię później. Tam w tym kron był ten aspekt izolacji, tak, że ona izoluje się, oddalenie z powodu lęku przed odrzuceniem, czy lęku przed zranieniem, takie rzeczy. Planuje solidne podstawy dla naszej przyszłości. Królowa monet, rycerz monet, tak. Czyli to jest taka osoba solidna, stabilna, stateczna, tak? Raczej ona tutaj będzie chciała stabilizacji. Nie szuka tu romansu, tylko stabilizacji. Cokolwiek robię, zawsze z myślą o tobie. No
dobra, niech będzie. Moje życie wygląda na ułożone, ale tak nie jest. Jest w nim bałagan. Zbyt wiele się dzieje obecnie w moim życiu. Jakieś sprawy różne. Chcę ciebie, choć nie powinienem. I tutaj może chodzić o różne rzeczy. Może być poczucie winy w niektórych przypadkach tej osoby. Chcę ciebie, choć nie powinienem. Z drugiej strony, ktoś tutaj może być jeszcze w innej relacji, czy w małżeństwie, prawda? Chcę ciebie, choć nie powinienem. To naprawdę z różnych powodów może być tutaj. Myślę, że wiecie lepiej dlaczego. No albo ta osoba narozrabiała, albo wy jesteście w innej relacji, albo ona jest jeszcze w innej relacji. To chcę ciebie, choć nie powinienem, może się łączyć z tym poczuciem winy tu. Chcę kochać się z tobą, całować, wrócić do ciebie jeszcze nie teraz, nie czuję się gotowa. Tu jest as buław, czyli tutaj jest najskrytszym pragnieniem ta namiętność z wami. Tym asie była. Nie mogę cię wyrzucić z mojej głowy. No tak, też pragnieniem tej osoby jest wyjść z tej głowy. Ósemka mieczy, siódemka mieczy, podobne energie, czyli za bardzo uciekanie do głowy z powodu jakichś lęków, traum. Zobaczenie siebie w lustrze jest dla mnie trudne. No, odbicie lustrzane też było w jeden tutaj, w tej dwójce kielichów macie. I jeżeli chodzi o te nauki, no to tu chodzi o wyjście z głowy dla tej osoby właśnie. Nie mogę cię wyrzucić. To też są jakieś obsesje, prawda? Te obsesje wynikają po części z tych lęków. Chciałabym cię przytulić. Chciałbym, czy chciałabym cię przytulić? Chcę podążyć za tobą w każdym czasie, w każdym życiu. Macie karmę. Zawsze jesteś taka słodka, słodki. Ta osoba was postrzega jako osobę bardzo miłą dla niej. Chcę powrotu do domu. Może tworzyliście dom dosłownie lub chodzi po prostu o powinowactwo duchowe. Chcę, żebyś mnie pragnęła, jestem twój, a ty moja, lub chcę, żebyś mnie pragnął, jestem twoja, a ty mój, już jak może to przeinaczyć, a z buław. Próbowałem powstrzymywać te uczucia, płoną we mnie jeszcze silniej, tak. Jak tylko ujawnisz swoje potrzeby, wasza więź się umocni, więc tutaj kluczowe, żeby się ta osoba odblokowała, bo ona się po prostu czai. Jak to się mówi, że się czai, że się czai, no. Jest jeszcze jakieś inne słowo. Brakuje mi twojej obecności, to chyba dwa razy jest, tak? Brakuje mi twojego dotyku i miłości, brakuje mi twojej obecności oraz... To też było w jeden. Karma czuje, że wszechświat karze mnie za to, jak cię traktowałem. Możecie przesłuchać jedynki, bo trójkę jeszcze nie wiem, co będzie. W jedynce była ta wiadomość i trochę jest podobny układ do jeden. I tu też jest aspekt jakiegoś poczucia winy i tam było mocno o tej naprawie sytuacji. Tutaj ta osoba na tą naprawę jeszcze nie jest gotowa. Czy w ogóle na relację chcę kochać się z tobą, całować, wrócić do ciebie, ale jeszcze nie teraz, prawda? Więc jeszcze nie. Ciepło twojego serca jest magiczne, czyli ta osoba was odbiera jako osobę ciepłą, kochającą, miłą, tak? Zawsze jesteś taka słodka, słodki, ciepło twojego serca jest magiczne oraz jestem bardzo szczęśliwy, szczęśliwa będąc z tobą. Chcę powrotu do domu. Może też niektórzy dosłownie tu mieszkali z tą osobą, czy tworzyli dom. Charmsy, co w Charmsach? Ta osoba pragnie, czuje najskrytsze uczucia, pragnienia tej osoby w Charms. Przywrócenie się do... No też ta osoba jest chyba z natury monogamiczna, to też może być w tym. Ale przede wszystkim chyba tu chodzi o... uzdrowienie, że ta osoba pragnie uzdrowienia siebie, waszej relacji. Piękno, harmonia, konik morski. Bratnia dusza, lilijka. To jest wasza bratnia dusza lub bliźniaczy płomień. Chcę powrotu do domu, powinowactwo duchowe. Znowu odbicie lustrzane. To bardziej informacje mamy tutaj w tych Charmsach, że to jest wasze odbicie lustrzane.
No sporo o tej, bo tak, kokarda to też porozumienie, prawda? Chce porozumienia, pragnie porozumienia. Tam w jedynce było właśnie pokojowe rozwiązanie, tam dużo było o tej naprawie, a tutaj bardziej jest informacja, że to wasza bratnia dusza, czy bliźniaczy płomień, kokarda, ale też chce współpracy, porozumienia. Dwie połówki jabłka, ale też oczywiście to jabłko może mówić o sile życiowej, że to jest osoba z dużą siłą życiową. No, ciekawa jestem to jabłko, a weźmy to jabłko. O czym to jabłko tutaj mówi? Co ta osoba pragnie tu w tym jabłku? Wyjść z bierności, pokonać ten podświadomy lęk, bo jeszcze jest słabość i nerwowość i nastrojowość tej osoby, ale pragnie ta osoba, no, zebrać siły, żeby z tego lęku wyjść. Pokonać tą bierność, bo prawdopodobnie zachowuje się biernie, tajemniczo. Czyli zbiera siły na pokonanie lęku. No właśnie, tu jest ta namiętność, winogrono, tak? Winogrono, namiętności, miłości ta osoba pragnie. Może chodzić też o zaangażowanie, a winogrono. No, też widzę misia, w jedynce też był mistrz, czyli przebudzenie u tej osoby, przebudzenie. Ta relacja ma ją przebudzić, was pewnie też. Zastanawia się, czy tędy droga. I tu znowu odbicie dwa jelenie, tak? Czyli chodzi w waszej relacji o wyjście z lęku, o przemianę duchową. I jest tu decyzja do podjęcia. Ta osoba się zastanawia, co zrobić. Ten lęk ją hamuje, czyli musiałaby się zaangażować bardziej, tak? Jakąś decyzję tutaj podjąć. Wie, że potrzebuje tą decyzję podjąć, że ta decyzja jest tutaj do podjęcia. Na razie się zastanawia. Wieża Paryż, no być może tu Paryż, wieża Eiffla jakieś ma znaczenie dla kogoś, bo mamy ogólne czytanie, ale ogólnie ta osoba jest w procesie transformacji, podobnie jak jeden, stare struktury się burzą. Może być jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w tej osobie. Również ten miś z małym misiem może sugerować, że ta osoba jest matką czy ojcem, tak? Też może być. Natomiast może też być jakiś aspekt wchodzenia w relacje na zasadzie współuzależnienia, czy szukanie jakiegoś bezpieczeństwa, że ta osoba na przykład pragnie bezpieczeństwa, poczuć się bezpiecznie, tak? W tym małym misiu przyklejonym do dużego misia. Że to może być informacja, że jest jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w tej osobie. Miś potrzebuje wyjść z tej jaskini, tak? Izolacja, bo tutaj ta izolacja wyszła. Czy potrzebuje z izolacji wyjść? Ten miś też może mówić o przebudzeniu, willpower. Potrzebuje właśnie tej odwagi, wykazania się siłą woli do powiedzenia o tych najskrytszych potrzebach. Potrzebuje wykazać się siłą woli, żeby wyjść z tej głowy, żeby wyjść z tego pokrzywdzenia, tak? Z tej pozycji ofiary. Pragnie ta osoba wejść we flow, ryba. Też może chodzić o wyjście z jakiegoś poczucia braku. Brak poczucia bezpieczeństwa, na przykład, że ta osoba chciałaby z tego wyjść, no to jest z lękiem powiązane. Odpuszczenie lęku i kontroli, go with the flow, ryba. Miłość, obfitość, tak? Wyjście z lęku, prawdy. Potrzebuje, podobnie jak w jeden, w skrzydle, powiedzieć wam prawdę. W skrzydle potrzebuje zaufać swojej intuicji. I też może być ta naprawa, bo tam były dwa klucze w jedynce, tu są kombinerki, że chce naprawić sytuację. No i shadow work dla tej osoby jest konieczny i potrzebuje zdobyć się na odwagę. Kwiat. Także podsumowując, ma silne uczucia dla was ta osoba, powstrzymywała jej, co spowodowało, że jeszcze je wzmocniła, płoną jeszcze silniej.
brakuje i poczucie braku właśnie, poczucie braku, a jednocześnie lęk przed tą bliskością. No lęk przed bliskością był też w jeden, to jakiś może być lęk też przed odrzuceniem, zranieniem, takie rzeczy. Bo jak jest to odpychanie, prawda? Odpycham i tłamszę, tak? Także też z tego poczucia braku ta osoba pragnie wyjść. To jest jej najskrytsze pragnienie. No i ta namiętność tutaj być może coś więcej w królowej monet, bo mamy, planuje solidne podstawy dla naszej przyszłości. Tak? Ale na razie jest ta decyzja. Na razie ta osoba jeszcze kwestionuje waszą relację. Moi drodzy, dajcie znać, trzymam kciuki za tą osobę, za was, za waszą relację. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego razu, czyli do jutra, bo tak wstępnie planuję. I tylko jutro będzie bardziej dla singli, ale może też ktoś coś znajdzie. W sumie dla każdego może być. Dobrze, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymam kciuki i do następnego razu. Cześć, pa. I witam bardzo serdecznie. Układ numer 3, Sea Serpent, wąż morski, tak? I kalcyt szmaragdowy. Patrzymy, co u waszej osoby, co czuje, czego pragnie. Układ numer 3, sen małej syrenki. W jakiejś bańce percepcyjnej ta osoba tkwi. Jakieś marzycielstwo. Jakieś myślenie, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie płotu. To tak jakby ta osoba potrzebowała przebudzenia. Przebudzenie duchowe. Oj, reklama. Pragnie jakiegoś kontraktu z wami, czy porozumienia, czy kontraktu, czy współpracy, czy małżeństwa, czy relacji. Zobaczymy. Echwas, karta kontraktów. Tutaj mamy też, Boże, te reklamy mnie wykończą. Anchor i tutaj to tak jakby chciała z wami stabilizacji, zakotwiczenia w tych dwóch kartach. Będziemy dolosowywać. Tu są ryby, tu są delfiny. Sytuacja się polepszy, czyli chce naprawy sytuacji. O naprawie było w jeden. O naprawie sytuacja się polepszy. Czyli też ta osoba się uzdrawia. Odpuszcza lęki, kontrolę. Nowa miłość, jakaś nowa osoba obudziła w tobie romantyczne uczucia, czyli ta osoba chce z wami zacząć od nowa. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Może uzyskuje nową perspektywę, albo chce, żebyście wy uzyskali. Może pragnie zrozumienia w tej sytuacji, bo to może być dla was też rada. Albo widzi ta osoba rzeczy z nowej perspektywy. Zobaczymy. Arcykapłanka, też macie powinowactwo duchowe. Podobnie jak w 1 i 2 było odbicie lustrzane i powinowactwo duchowe było u was też w arcykapłance. Dla tej osoby jesteście kimś wyjątkowym. Ale prawdopodobnie ta osoba zachowuje się tajemniczo. Może to być osoba też z dużą intuicją. Tutaj mamy ten fioletowy kolor.
Może ta karta mówi, że ta osoba się przywraca do równowagi wewnętrznej również. New directions. New. Aspekt tej nowości, nowych kierunków, nowa miłość. Jakichś nowych kierunków ta osoba tu chce. Jakiejś nowej energii. Finker 4-4, przemiany duchowe. Potrzebuje ta osoba z głowy wyjść. Mentor. I Ankor. No to tak wygląda, jakby ta osoba chciała jakiejś stabilizacji tu z wami. Dobra. Prawdopodobnie ta osoba z głowy potrzebuje wyjść. Do mentora zajrzymy, bo zaglądałam w 1-2 i sytuacja się polepszy. To też takie zapewnienie na przyszłość, że będzie lepiej. I tutaj te delfiny, ta osoba odpuszcza lęk i kontrolę. Ta bańka percepcyjna, ten sen małej syrenki może być sfinkerem, że jest ta osoba zamknięta w swojej głowie jeszcze. I potrzebuje jakiegoś przebudzenia duchowego, tak? Ten gołąb może reprezentować duszę tej osoby, że ta osoba potrzebuje przebudzenia duchowego, czyli może potrzebuje z głowy wyjść finker. Odpuszcza lęki, kontrolę, wchodzi we flow, sytuacja się polepszy i tutaj jest ten aspekt nowych kierunków, nowej energii, nowa miłość, new directions, dobra. Sama karta wyjściowa Sea Serpent też mówi o uzdrowieniu emocjonalnym i tak samo jak te delfiny, czyli sytuacja się polepszy w sensie uzdrawiania emocjonalnego, tak? Uzdrawia się emocjonalnie ta osoba. Może zaczyna widzieć rzeczy z nowej perspektywy. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Nie wiem, może tej osobie brakowało jakiejś empatii, współczucia, może ta osoba się staje bardziej współczująca, może czy ma więcej zrozumienia dla was, dla siebie, dla tej całej sytuacji. Może wy potrzebujecie zrozumienia dla tej osoby. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Dobra. Mogły być jakieś blokady emocjonalne w tej osobie. Sea Serpent. Znowu arcykapłanka dwa razy. Poczucie przegranej. Jakieś poczucie przegranej ta osoba ma. Możliwe, że próbowała dominować. Możliwe, że właśnie uciekała do głowy i w głowie toczyła boje, w piące mieczy w odwrocie. Ale ta osoba z tej głowy chce wyjść, jeżeli się działa. Jeżeli ta osoba miała tendencję do dominacji i chciała być górą, to też ta osoba pragnie z tej energii wyjść. Arcykapłanka dwa razy, tak? Czyli powinowactwo duchowe. Może być duża intuicja tej osoby i tutaj jak mamy sytuacja się polepszy, to arcykapłanka też może mówić o przywracaniu się właśnie do równowagi emocjonalnej. O czym mówi ta... Boże. Tak, giermek monet. Uczucia ta osoba dla was ma, chciałaby je okazać, nawet jeżeli nie okazuje. Sytuacja się polepszy, też jest aspekt nauki, że ta osoba ma z wami, aha, jakaś toksyczność w tej osobie, diabeł, ale sytuacja się polepszy. Czy chodzi o lęk, czy jakieś uzależnienia? Brak równowagi emocjonalnej. Jeszcze w pełni równowagi emocjonalnej nie ma ta osoba. Możliwe, że ta osoba jest biorcą bądź była biorcą w jakimś sensie w tej relacji. I ta chęć dominacji lub chęć stawiania na swoim, to jest w sumie podobne, tak? Dominacja stawiania na swoim, chęć bycia górą lub po prostu nadmierna tendencja do uciekania do głowy. Jeszcze ta toksyczność w tej osobie jest, diabeł. Jeszcze brak równowagi emocjonalnej jest, ale sytuacja jest w toku, polepszy się, będzie się zmieniać. Ekwaz. Co ta osoba pragnie, czuje w ekwazie? A, ślubu chce. Okej, okay, dobrze.
Czyli ta osoba chce się z wami związać na stałe. Kontrakty arcykapłan, czyli ta osoba pragnie stałych węzłów. Nowa miłość. I o co chodzi w nowej miłości? Chce zacząć od nowa? Bo to tak jakby troszeczkę nowa energia może chcieć zacząć od nowa, może pragnąć zacząć od nowa, może pragnąć nowej energii, bo mamy nowe kierunki, tak? Nowa miłość, nowy kierunek. Nowa miłość. Aha, nie chce być ta osoba sama. Prawdopodobnie ta osoba jest singlem, nie chce być sama, chce nowego startu z wami. Jest też taka opcja, że jest też taka opcja, tylko tutaj mówimy w kontekście, czego ta osoba pragnie w stosunku do was. No to ja bym powiedziała, że nie chce być sama, pragnie być z wami i chce zacząć od nowa z wami lub jakiejś nowej energii. Jest też taka możliwość, że ta osoba nie jest sama i kogoś spotkała, nowa miłość. Też jest taka możliwość, ale bardziej ta pierwsza opcja, bo tutaj w kontekście tego pytania wyjściowego to bardziej chodzi o to, tak, zdecydowanie, że ta osoba nie chce być sama i chce zacząć od nowa albo chce jakiejś nowej energii w waszej relacji. Practice compassion, see things from a new perspective. Aha, dobrze. Przykre wspomnienia ta osoba ma kojarzące się z poczuciem krzywdy, dlatego to dla was bardziej rada, żeby okazać współczucie, zrozumienie tej osobie. Może być aspekt wewnętrznego dziecka w tej osobie, dlatego practice compassion. I jeżeli ta osoba miała tendencję do kłótliwości, ranienia słowami, to wynikało z jej aspektu wewnętrznego dziecka czy jakichś przykrych wspomnień kojarzących się z poczuciem krzywdy, więc mi się wydaje, że to tak jakbyście wy potrzebowali tej osobie współczuć czy ją zrozumieć. See things from a fresh perspective i to tak jakby ona chciała, żebyście na nią spojrzeli pod innym kątem, żebyście zrozumieli, że ona ten aspekt wewnętrznego dziecka ma, czy jakieś przykre wspomnienia z przeszłości. Listen może chcieć być wysłuchana przez was. Listen. Aha, okej, okay, dobrze. Podświadomy lęk w tej osobie zakorzenił się w domu rodzinnym. Dziesiątka kielichów. W odwrocie szóstka kielichów, w odwrocie... To jest po prostu w domu rodzinnym, u tej osoby nie było szczęścia rodzinnego i to powoduje blokadę jeszcze. To powoduje, że ta osoba zachowuje się czy zbyt biernie, czy zbyt tajemniczo, ale jesteście dla niej kimś wyjątkowym. Więc tu jest aspekt uwolnienia przykrych wspomnień podświadomego lęku jeszcze. Bo pragnieniem tej osoby jest być z wami. No tutaj widać jeszcze tą toksyczność i brak równowagi. Widać też, że ta osoba jeszcze nie naprawia sytuacji z wami. Możliwe, że nie było równowagi w braniu i dawaniu wcześniej. Możliwe, że ta osoba chciała być górą za wszelką cenę. Ale ankor i arcykapłan chce ta osoba z wami się związać. New directions. O jakie nowe kierunki chodzi? W tym arcykapłanie oczywiście też przy okazji, oprócz tego, że ta osoba chce tych trwałych węzłów, kontrakty, umowy, trwałe węzły, to też może być silne powinowactwo duchowe między wami, tak? Tu w tle jest księżyc, więc wtedy by chodziło o uwolnienie lęku, że w waszej relacji chodzi. Yin i yang. Prawda? Black and white, yin i yang, czyli w waszej relacji chodziłoby o uwolnienie lęku i przywrócenie się do równowagi emocjonalnej. Jakiś chłód mnie obleciał na trójce, jednak jak się tak siedzi bez ruchu. Wprawdzie ja dziś rano byłam, wreszcie się wybrałam na ćwiczenia, ale to było rano wcześniej, a... Jutro też idę. Żeby nie było. Rydwan w odwrocie po 2 miesiącach przerwy, bo nie było czasu ani sił. Rydwan, ale już bierzemy się. Rydwan w odwrocie, new directions, tak?
co ta osoba czuje. No jeszcze jest ten aspekt braku równowagi tu i tu. Nie podejmuje działań, chociaż o jakichś nowych kierunkach myśli. To może być też, że ta osoba jakieś nowe kierunki w swoim życiu obrała. Że to mogą być jakieś nowości, nowe kierunki. To właśnie może być nowy kierunek myślenia, nowy kierunek zawodowy. Też jeżeli ta osoba teraz nie podejmuje działań, to może być zajęta jakimiś nowościami, nową pracą. Też może być. Ale tu ewidentnie no, przeszkodą jest coś z domu rodzinnego tej osoby. Finger, piątka mieczy. Może dużo myśleć, zastanawiać się, za bardzo uciekać do głowy, właśnie nie podejmować działania. Tak, no nie podejmuje działania i zachowuje się dość chłodno. Może mieć lęk przed bliskością ta osoba. Może być aspekt niewierności, że na przykład ktoś tą osobę zdradził, czy wy ją zdradziliście i ta osoba się zastanawia, ma lęk przed bliskością. Może być lęk przed bliskością właśnie zakorzeniony gdzieś tam w dzieciństwie. Aspekt niewierności tutaj niewykluczony. Tutaj bardziej chodzi o to, że ona nie podejmuje działań, tylko za dużo myśli. I tu przeszkodą jest jakiś lęk. To może być lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością. Może być też tak, że ktoś tą osobę zdradził, bądź między wami doszło do jakiejś niewierności i też ta osoba teraz musi przemyśleć. Też to może być, ale bardziej by chodziło o lęk, a w mentor lęk przed bliskością. Lęk przed bliskością był w jedynce. Lęk przed bliskością był w układzie numer jeden. Tutaj też może być. A, mentor, dobra. Potrzebuje ta osoba zrobić shadow work jeszcze i może potrzebuje mentora, jakiegoś nauczyciela, kogoś, kto jej pomoże. Też ta arcykapłanka oczywiście też może mówić o tym podświadomym lęku. Słońce, no ma ta osoba nadzieję na przyszłość z wami. W słońcu też może być aspekt, tutaj raczej w połączeniu z księżycem, to raczej ten aspekt wewnętrznego dziecka w tej osobie jest do przepracowania. Zaraz jeszcze zajrzymy do mentor. Bo zaglądałam w 1 i 2 do tych archetypów, to u was też zajrzymy do tego mentora. Raczej bym powiedziała, że tu chodzi o aspekt wewnętrznego dziecka i w tym mentorze może potrzebuje ta osoba jakiejś osoby, która posiada wiedzę, sowa, jak z tego, jak się odblokować, jak z tego aspektu wewnętrznego dziecka wyjść, bo chce ta osoba się z wami związać. No jest ta zapowiedź, że sytuacja się polepszy, może ktoś tej osobie pomoże tu, jakiś mentor właśnie, jeżeli chodzi o te aspekty z domu rodzinnego. Szukam mentora. Tu jest długi spis treści. Nie widzę. 6, tak? A jest, dobra, jest. Przecież to po numerach. 73. When light focus clear bright remains a student. Może być aspekt nauki, że tu jest nauka. Może być również nauka dla ego. Piątka mieczy w odwrocie słońca jak najbardziej, że ta osoba ma z wami naukę dla ego. To jest jedna opcja. Może być nauka dla ego, może być też aspekt wewnętrznego dziecka do uzdrowienia. Nauki, myślę, macie ze sobą. When dark, self-serving, envious of youth, righteous, rigid, righteous, piątka mieczy. Tak, więc to jest nauka dla ego, dla tej osoby. Piątka mieczy w odwrocie, czyli po prostu
ta osoba miała tendencję do udowadniania swoich racji. I to dla was jest dla tej osoby compassion, tak? Practice compassion. Taki cytat mi się przypomniał, takiego francuskiego filozofa. Filozofa i pisarza, że jak to było? Że należy pozwalać innym mieć rację, bo może to być dla nich pociechą, że nie posiadają nic innego. Practice compassion. Piątka mieczy w odwrocie, nauka dla ego, więc jeżeli ta osoba miała tendencję do udowadniania swoich racji, no to to jest dla niej z wami nauka dla ego. Przy okazji w księżycu oczywiście jest ten aspekt shadow work, że ta osoba potrzebuje zrobić shadow work. Pewnie to jest powiązane z tym diabłem i szóstka monet w odwrocie. Uzdrowienie emocjonalne. Macie tutaj takie pocieszenie, że sytuacja się polepszy, nawet jeżeli jeszcze no nie macie poczucia, że się polepszyła. To się polepszy. Czyli co ta osoba czuje? Weźmiemy sobie jeszcze dodatkowe. Myślę, że najskrytszym pragnieniem tej osoby jest się związać z wami, arcykapłan. O ile tu nie chodzi o to, że macie powinowactwo po prostu silne, duchowe i tutaj yinki yang, i w waszej relacji chodzi o uwolnienie lęku i przywrócenie się do równowagi, ale możemy założyć, że tak, że tego chce w kontekście pragnień. Świeżego startu z wami bądź nowej energii widać, że nie chce być sama. I ankor też może być powiązany tutaj z tym arcykapłanem. Co dodatkowo z innej talii, co czuje, czego pragnie? O, znowu ta piątka mieczy, Jesus. Piątka mieczy była w odwrocie. Thinker, i tu też jest thinker. Tu jest pokazana energia tej osoby, że ona jeszcze nie słucha intuicji, za bardzo analizuje. Uczucia, które do was ma silne, tłamsi jeszcze. I za bardzo ucieka do głowy, piątka mieczy. To bardziej jest obraz jakby energii tej osoby. Także tu thinker i tłamszenie uczuć. No tak, czyli jeszcze ego ma nieprzepracowane, jeszcze ta osoba za bardzo ucieka do głowy, śmierć w odwrocie, jeszcze nie przepracowała, jeszcze nie wyszła z głowy, a uczucia silne ona do was ma, tylko się boi ich. Może być lęk przed bliskością, jak najbardziej, cesarzowa w odwrocie, lęk przed bliskością, czyli jeszcze ta osoba tchórzy, no jeszcze ta osoba potrzebuje się przebudzić, przebudzenie dla ego, jeszcze potrzebuje wyjść z głowy, jeszcze potrzebuje dojrzeć, dojrzałość i cierpliwość, jest już w procesie przemian, ale tutaj mamy też do czynienia z powodu lęku, ukrywanie uczuć i emocji. Ale wydaje się, że w procesie przemian już jest, sytuacja się polepszy. Także jak macie cierpliwość czekać, to może coś z tego będzie. Bo pragnieniem tej osoby jest być z wami. Ale jeszcze finker, jeszcze tutaj. I tu uciekanie do głowy, i tu. Może być jeszcze ta stara energia w tej osobie pod tytułem chęć dominacji w dalszym ciągu może być. Także ewidentnie ta bańka percepcyjna tam w tej małej syrence, sen, że ta osoba potrzebuje posłuchać intuicji, nawiązać kontakt ze swoim duchowym aspektem i wyjść z głowy. To jest bardzo istotne dla tej osoby. No i uzdrowienie emocjonalne. Już ta osoba jest w procesie. Co teraz? Teraz wiadomości od osoby. Dobrze, wiadomość. No ja sobie dzisiaj rano oczywiście po umyciu głowy wyszłam wcześniej rano i czuję, że znowu gardło mi się odzywa. Trzeba będzie coś dzisiaj zaradzić wieczorem. Bo dość trudny tydzień. A może mi się wydaje, że trudny tydzień będzie. Może mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie.
Nie ma co gdybać, wolałabym się nie rozłożyć, bo i trudny, i ciekawy się szykuje, więc zobaczymy, jaki będzie. Wszystko się nam uda, jestem o tym przekonany, więc ta osoba chce walczyć, właśnie chce tego świeżego startu. Wielbię twoją doskonałość, dla niej jesteście ideałem. Muszę to przemyśleć, proszę o więcej czasu. Thinker. Jezu. Myśliciel. Bo myśliwym zostanie, tak? Thinker. A to jest bardzo dużo tego aspektu siedzenia w głowie, jeżeli chodzi o tą osobę. Jesteś wszystkim, co słuszne i prawdziwe w tym świecie. Dobre zdanie ma ta osoba o was, bo tak, mamy wielbię twoją doskonałość, jesteś wszystkim, co słuszne. Wydajesz się być odległy, tak? No, albo jest fizyczna odległość między wami, może być dystans emocjonalny, bo być może po prostu, tak, mogliście się zdystansować emocjonalnie do tej osoby. Ta cesarzowa w odwrocie to równie dobrze może być też wasza energia, czyli że zachowujecie się chłodno. Może być dosłownie aspekt odległości. Czy dasz mi drugą szansę? Chcę jej, tak? Nowa miłość, czyli nowa miłość, nowe kierunki to jest właśnie ta szansa. Także mocno to widzę, że te wiadomości mocno współgrają z tymi kartami tutaj u was. Zresztą w jedynce, w dwójce też tak było. Kojarzysz mi się z ciepłym, bezpiecznym domem, a czyli podświadomie ta osoba szuka tu poczucia bezpieczeństwa, ale natomiast w domu u tej osoby nie było poczucia, nie było, coś było nie tak. Tutaj jest ten aspekt wewnętrznego dziecka. Myślę, że są zbyt duże różnice między nami. Albo one są, albo to jest tylko tak sobie ego tej osoby, bo ta osoba w głowie siedzi i tak sobie ego tej osoby może tłumaczyć, że to nie działa, że skoro to nie działa, to są różnice, a tu może być tak, że to nie działa, bo ta osoba wymaga uzdrowienia emocjonalnego. Wy nie wiem, bo tutaj zakładam, że mówimy o tej osobie. Może wy też. Przepraszam, że zraniłem cię tyle razy. Aha, tam gdzieś był ten rycerz mieczy w odwrocie. Okej. Czyli ta osoba was raniła słowami. Piątka mieczy, rycerz mieczy. Poczucie winy, tak? Ale dla was zrozumienie, że ona jakąś traumę ma z domu rodzinnego. Czy jakieś przykre wspomnienia ma z przeszłości. Żałuję, że nie poświęcałem ci więcej czasu. Znowu żal, co czuję żal, albo miała dla was, znaczy tak, albo faktycznie nie miała dla was tego czasu, bo była zajęta pracą czy rodziną, albo olewała, po prostu nie poświęcała tego czasu, tak? Czy zdołasz mi wybaczyć znowu? Przepraszam, że zraniłem cię tyle razy, czy zdołasz mi wybaczyć? Czy dasz mi drugą szansę? No to dużo tu od was zależy. Znowu, nie chciałem cię zranić, byłem zagubiony, zdezorientowany, jeśli chodzi o decyzję, proszę wybacz, czy zdołasz mi wybaczyć. Czyli ten practice compassion to dla was jest rada. Czyli wy potrzebujecie zrozumieć tą osobę, że ona ma traumę i że ona po prostu nadmiernie do głowy ucieka. A czy ta tendencja dominacji, jeśli była w tej osobie, no to oczywiście ona wynika z lęku. A tutaj jest ten silny aspekt zamknięcia w głowie, jeśli chodzi o tą osobę. Finker. Przeznaczenie. Ma ta osoba poczucie, że to przeznaczenie. O. Aha, no to jest to coś z domu rodzinnego. Karma z przeszłości powoduje głęboki lęk przed odrzuceniem, którego nawet nie jestem świadomy i dlatego myślę, że są zbyt duże różnice, bo jeżeli ta osoba nie wie, że ma ten lęk przed odrzuceniem i że to ją blokuje, no to będzie uważała, że po prostu nie pasujecie do siebie. Chcę wspierać się we wszystkim, co robić, giermek monet, tak.
czyli pragnieniem tej osoby wspierać was, tylko że ta osoba sama jeszcze potrzebuje wsparcia. To jest trochę tak, jakby ślepy chciał wspierać kulawego, prawda? Albo kulawy ślepego. Więc ta osoba sama jeszcze potrzebuje przepracować lęk przed odrzuceniem, ale dobre ona ma tutaj zamiary, tak? Chce wspierać. Teraz nie jest właściwy na nasz czas. Możliwe, że tu jest też odległość między wami. Wydajesz się być odległy. Ale tutaj przede wszystkim teraz nie jest właściwy dla nas czas. Chodzi o tą potrzebę wyjścia z tej toksyczności i z głowy, tak? Każda rzecz, jaką robisz, wydaje się magiczna. Ma ta osoba poczucie wyjątkowości, magiczności. Arcykapłanka to też jest w arcykapłance. Jesteśmy z różnych światów. Myślę, że są zbyt duże różnice. Mogą to być różnice kulturowe, możecie być z innych krajów. Jeżeli nie jesteście z innych krajów, mogło być inne wychowanie w domu, inny model wychowania. Cokolwiek to znaczy, ja myślę, że każdy z was tutaj wie najlepiej, o co kaman. Dobra. Jesteś moim skarbem. Nie chcę ta osoba was stracić. Chcę być rodziną z tobą, czyli jednak tak. Bo tutaj się zastanawiałam, ten arcykapłan i ten echwas, czyli jednak tak, chce się ta osoba z wami związać. Winny znowu, o Jezu. Raz, dwa, czyli silne poczucie winy ta osoba. Ja nie wiem, co ona tu nawyrabiała, o matko. Ale ta piątka mieczy i ten rycerz mieczy sugeruje kłótnie, ranienie słowami czy dominację, więc tutaj mamy aż trzy razy, tak? To silny aspekt w trójce jest poczucia win. Cztery. Cztery razy. Jeżeli jeszcze coś nie wyjdzie dodatkowo. Także też to poczucie winy w tej osobie jest silne. Uzależnienie, diabeł. No i też ta osoba może mieć, i tutaj jeżeli chodzi o słowo uzależnienie, teraz bym przewróciła statyw, to pod to słowo możecie podpiąć dosłownie wszystko, wszelkie uzależnienia, jakie można sobie wyobrazić, ale jest tutaj ta bańka percepcyjna. To może chodzić o tendencję do uciekania do głowy i nawykowe negatywne myślenie, to też jest uzależnienie. Czy tendencja do uciekania do głowy, to też może być. I tamte negatywne myślenie to też może być rodzaj uzależnienia. Oczywiście mogą być inne uzależnienia, prawda? Tu można pod to podpiąć wszystko. Chcę być z tobą, pozostawiam sytuację karmiczną za sobą. Sytuacja karmiczna to zdaje się, że jest trudna sytuacja z domu rodzinnego. Dziesiątka kielichów w odwrocie, szóstka kielichów w odwrocie. Najprawdopodobniej o to chodzi. No może to być jeszcze inna relacja. Ogólnie sytuacja karmiczna to trudna sytuacja życiowa. Mi się wydaje, że tu chodzi o traumy z domu rodzinnego. I to jest ta sytuacja. Chcę podążyć za swoim sercem. Okej. Okay. I charms. Co ta osoba pragnie? Najskrytsze pragnienia i uczucia tej osoby. Jeśli chodzi o czarnsy. Otworzyć się, tak? Pragnie ta osoba. Albo waszego otwarcia. Wydajesz się być odległy. Tu może tak. Jeżeli wy się pozamykaliście na tą osobę, ale tak, chcę podążyć za twoim sercem. Otwarta książka. Że ta osoba pragnie się otworzyć. Może nie potrafi, prawda? Próbuje pokonać swoje uzależnienie. Wydajesz się być odległy. Może chce. Jeżeli wy się na tą osobę pozamykaliście, może pragnąć, żebyście się otworzyli na nią dalej. Te baletki były też w jedynce albo w dwójce. Albo były i w jedynce, i w dwójce. Już nie pamiętam. Na pewno gdzieś były dzisiaj.
czyli odbicie lustrzane macie. Tutaj były te delfiny. Ta osoba pragnie uzdrowienia, pragnie więcej zabawy, luzu, spontaniczności, jeżeli chodzi o waszą relację. Ta osoba się uzdrawia tutaj, tak? Aktualnie. Dalej gwiazda. Ta osoba ma nadzieję na przyszłość. Dla tej osoby jesteście kimś wyjątkowym, powinowactwo duchowe. I prawdopodobnie, ponieważ mamy... Czy dasz mi drugą szansę? Chcę jej, to w tej gwieździe ta osoba chce odzyskać wasze zaufanie. Kwiat potrzebuje zdobyć się na odwagę, bo jest tchórzostwo jeszcze w tej osobie, sąd w odwrocie. Chce się zdobyć na odwagę. I co ciekawe, jest syrena, a tu jest sen małej syrenki w tej karcie. Czyli ten aspekt syreny mamy dwa razy. No może ta osoba was wielbie twoją doskonałość postrzegać, piękno, harmonia. Możemy zobaczyć, o co chodzi w tej, czego ta osoba pragnie i czuje w syrenie. Bo syrena to oczywiście też może być jakaś telepatia między wami w syrenie, ale tak was ta osoba może postrzegać, wielbie twoją doskonałość, tak, syrena. Jesteś moim skarbem, czyli właśnie ktoś wyjątkowy, tak? Ktoś wyjątkowy. Dwa razy syren. A, silne emocje. Silne emocje ta osoba odczuwa, ale je kontroluje w stosunku do was. Ta syrena może reprezentować was. Inspire też było albo w jedynce i w dwójce, więc inspirujecie tą osobę do zmian. Jesteś moim skarbem. No jest tu dużo tego poczucia magiczności, wyjątkowości. I moi drodzy, aha. Potrzebuje ta osoba puścić wewnętrzne spięcie, siła i się odblokować. Chce podążyć za swoim sercem. Czyli nawet ta karta wyjściowa mówi o blokadach emocjonalnych. Czyli te blokady emocjonalne powstały gdzieś tam w dzieciństwie w tej osobie. I prawdopodobnie ta osoba ma i lęk przed bliskością, i lęk przed odrzuceniem. Więc mocno też ta osoba, to też było w dwójce to spięcie takie, że ta osoba potrzebuje odblokować się emocjonalnie i puścić to wewnętrzne spięcie i ona chce to zrobić. I Sweet Home kojarzysz mi się z ciepłym, bezpiecznym domem, tak? Czyli ta osoba pragnie bezpieczeństwa i związać się z wami. No to wszystko się zgadza tutaj. Wszystko jakby jest spójne ze sobą. Także trzymam kciuki za tą osobę, za was, za waszą relację. Dajcie znać, jak macie ochotę w komentarzach. I do następnego razu. Jutro planuję czytanie bardziej może dla singli, ale może bardziej, znaczy nie wiem już w sumie sama, czy bardziej dla singli? No chyba bardziej dla singli. Zresztą zobaczycie sami, co tam będę wyprzedzać, że tak powiem, czytanie. Także trzymam kciuki, miłego weekendu, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.